Oka hej się widziało, Janusz Pijanka, zobaczcie. I ziemniaki francuskie się tu już gotują. I zaraz sosik tutaj zrobię, proszę Państwa. I co? I można sobie, można, proszę Państwa, wziąć i survival taki robić można, proszę. Także jestem, proszę Państwa, przy prawie że tipi. Także tutaj wszystko sobie robię teraz. Za chwileczkę będziemy robić sosik. Cebulka już jest, proszę. Żeby się za mocno nie spaliło, podłożymy tutaj, przestawimy garnek. Aj, gorące! Wow, za show! Gorące wszystko jest. No i tak, proszę Państwa. I tak, proszę Państwa, nie mając wody, nie mając prądu, zobaczcie, tak to się, proszę Państwa, działa. Survival, proszę Państwa. Także widzicie, o, już tutaj wziąć. Mówi, że jej się podoba cud. Cud, tak? Mówi, że bez niczego. Tylko kto to zrobił? Voilà. Tak, tutaj proszę Państwa zaraz będzie francuska szyneczka. Już ją otwieramy. Ważna była do 3 maja, ale jest ważna. Zaraz zobaczymy. Dobre jest. Super. Do sosiku będzie i zaraz sosik zrobimy. Proszę. Także widzicie, hoka hej, gdzie położyłem nóż, nożyk jest tam. Także widzicie, survival! La farita, me besoin, pourquoi faire la farita? Ah, pour la sauce? Pour sauce, sauce. Survival. Yeah, survival. Hey, ça c'est quelque chose parce que... Proszę bardzo, robimy teraz mąkę, robimy sosik. Sam beaucoup, tu fais quelque chose. Niech będzie więcej sosu, o, tyle wystarczy mąki, więcej nie. I proszę bardzo. I zobaczcie, jak to się robi. Mam nienaładowaną patelnię, ten. Proszę, niech się troszeczkę przypali mąka. Niech się troszeczkę na tłuszczyku przypali. Proszę. No, niech się przypali teraz. Ziemniaczki już się tam biorą. Gotują, zobaczcie. I moje tipi, proszę Państwa, à la campagne, czyli na wiosce, na peryferiach, proszę. Tipi ukradli, nie mam tipi, ale mam takie. No i proszę Państwa, hoka hej. I hoka hej, do przodu. To będzie obiadek. Jak robię?